Cześć. Cześć mama, cześć tata. Cześć, synek. O. Ale się. Ale. A co ty taki umorosany? No, no przeprowadzam się i sam pudła nosiłem, przepraszam. No ale trzeci raz w tym miesiącu byś zapuścił korzenie gdzieś, cześć. Tato, po co zapuszczać korzenie? Człowiek to musi w ruchu być, człowiek musi, wiesz, podróżować. Jak człowiek nie ma korzeni, to go pcha byle gdzie, byle wiatr. Dziadek, póki co twoje wiatry pchają nas wszystkich w stronę okna. Wiesz? No ale byś się ustatkował, dzieci zrobił, w sensie wnuki nam. Tak, narobiłbym dzieci, a teraz wy byście się z nimi użerali na tych elekcjach. Oj, swego czasu to ja miałem elekcje. Bywało, że codziennie budziłem się z elekcją. Spytajcie babci. Dziadek. Weź, przestań z tym twoim. Dobra, ale co? No ale Karolinka wam urodzi wnuka. No, a gdzie w ogóle ona jest? Zaraz przyjdzie. Czeka, aż jej nowy narzeczony skończy dyżur. A, nowy. Ona, mi się wydaje, że jakaś taka jest, że ten stary to chyba jej uciekł. A, ja też bym uciekł od baby, co się bobem opycha. Ty, synek, a czy ty zmieniłeś auto? Nowe auto? Nie, stare, tydzień ma. No. A jak się nazywa? Hybryda. A potwór jakiś. Mama, połączenie silnik spalinowy i silnik elektryczny. Hybryda. A to moja pierwsza żona była hybryda. Połączenie strażnika więziennego i kucharza też więziennego. Masakra! Witajcie, sąsiedzie! Sąsiadko, sąsiedzie, dziadku, synuś! Co ty taki umursany, kolorowy taki? Co ty, dorabiasz w niedzielę? Nie, przeprowadzam się do nowego domu. Ulala, pięknie ty, Jaruś. Ale zaprosisz sąsiada do nowej chaty, nie? Choćbym chciał, nie mogę. Czemu? To inteligentny dom. Nie rozumiem. No właśnie, bardzo jesteśmy. I ten drugi. No, tak. Tato, mamo, dziadku. Oj, pan. Co? Sąsiad darmo zjadł. Mamo, jestem taka głodna, że jak zaraz nie podasz obiadu, to zjem obrus. Bo mi się z waflem kojarzy. O, taki waflowy żeś kupiła. Proszę, a kim jest ten szpakowaty młodzieniec? Dzień dobry państwu, mam na imię Adam i oczywiście do nóżek padam. No. Ten Adam to chyba z dobrego domu, nie? Nie wiem, dziadku, nie jadłam. Ale jaki szarmancki. A jaki stary. Tato, Adam z zawodu jest lekarzem. A konkretnie ginekologiem. Tak. Kolega, widzę, lubi patrzeć na świat przez dziurkę od klucza. Ginekologiem? Ja wezmę. Przepraszam, a co pan Gila? Siadek. Tato, to lekarz. A trochę więcej mi polej, tato. A co to za lekarz, co kaszlu nie wyleczy, no? Ojej, dobrze, dobrze, nalewaj, bo zimne będzie. A słyszeliście, że Nepalczycy weszli na K2? Nepalczycy może weszli na K2, ale to na Polaków spadła lawina komentarzy. No bo wchodzili z tlenem, no. Jak dla mnie mogliby tam wjechać na rolkach. Szczyt jest szczyt, co się czepiać, nie? No ale butla z tlenem, przecież to oszustwo jest. Ty byś samej butli na czwarte piętro nie wniósł, a co dopiero na K2? A tego tam oszustwa, to se lepiej poszukaj u siebie. Bo tak Karolinka to bardziej do sąsiada podobna niż do ciebie. Ty synek, cały czas musisz tego fajfona patrzeć? Dopóki mu się nie skończy internet. Nie skończy mi się internet, mam 4 gigabajty. A twoja babka to miała gigabajty. I też chyba 4. Bo tak pamiętam, że koło środy musieliśmy pranie robić. Boże, dziadek. Boże. Nic nie grzebię, nic nie gmeram, tylko sprawdzam. Próbuję dziadka zapisać na to szczepienie. Przecież to już ostatni dzwonek. O,
Jasna cholera, nie poddam się żadnemu szczepieniu. Ja byłem na wojnie, a prawdziwy żołnierz się nigdy nie poddaje. Tato, ty się możesz nie poddawać, ile ty chcesz, ale jak jest termin na szczepienie, to idziesz. Dobra, tutaj jest taki kwestionariusz. Tutaj piszą, kiedy cię zaszczepią. Dobra, tutaj trzeba wpisać wiek. Dziadek, sto ile ty masz lat? 89. A, to przepraszam, to wyglądasz bardziej dorośle. Dobra, no to wiem. No wyszło tutaj, że ciebie zaszczepią w kwietniu przyszłego roku. No, to już dawno będzie po tej pandemii. No, albo po tobie. Tak czy siak będę miał to w dupie. O, przepraszam, że tak przy jedzeniu o robocie gadam. A. Nie szkodź. A propos... Skończy się tym, że będą szczepić samych emerytów, no. A propos, właśnie, panie doktorze, bo pan doktor powinien wiedzieć, kiedy my będziemy szczepieni. No, jak będzie wasza kolej? No, ale kiedy będzie nasza kolej? No, najpierw medycy. No, wiadomo. No, i potem osoby starsze. Czyli? Ale bym zjadła chili. Kochanie, czyli 140-latkowie, 130-latkowie, 120-latkowie, 100-latkowie. Ale to takiego 140-latka to chyba trudno znaleźć, nie? No tak, właśnie dlatego to tak długo trwa, wie pan, bo to muszą dobrze poszukać. No, i tak się skończy tym, że będą szczepić tylko emerytów. No ale jak, ale czemu tylko emerytów? A nas, młodych? Jarunia, spokojnie, jak przyjdzie na ciebie kolej, będziesz już na emeryturze. A. O. Kochani, przepraszam państwa, ale muszę do szpitala wracać. Dostałem bardzo ważną wiadomość. No jak? Ale jak? W niedzielę od obiadu odciągają ginekologa. Ginekologa? No, problem na szczeblu rządowym. Także... Ojej, co się stało? Ministrowi zdrowia rodzi się nowy pomysł. No, cisza, spokój. Misio, co robisz? Grasz w gry? Gram. Super, a ja zaczęłam rozwiązywać krzyżówkę i mam problem z pierwszym. Pomożesz? Gram. No dobrze, ale posłuchaj, no, jedna tysięczna kilograma. Gram. Więc no wiem, że grasz, tylko chyba możesz mi pomóc, tak? Mogę. No to na 4 litery, jedna tysięczna kilograma. Gram. To chcesz mi pomóc, czy nie? Chcę. Piernicze, to jakie jest hasło? Gram. Nie, to nie. Oj, no nie zachowuj się jak moja była. Jaka twoja była? Moja była. Ty? A jaka była ta twoja była? Była jaka była, no. Była i się zmyła. Po co o niej gadać? No ale ładna była? Była. Ale nie taka ładna jak ty. Szczęściu. A ta twoja była? To miła była? Moja była miła. Ale nie taka miła jak ty. A mądra była? Była. No ale powiedz. Co? Że nie taka jak ty. Jak ja? Nie no, jak ja! Co jak ty? No, że mądra była. Kto? No, twoja była. Moja była, mądra była. Nie taka jak ty. Ty mój, ty taki, ty taki mój. Misiu? A ta twoja była to tyła? Bo mi się wydaje, że ja trochę przytyłam. Nie no, kochanie, co ty mówisz? Nie wydaje ci się. No i jak cię tu nie kochać, ty mój, ty pyszczotku? Mój, kocham cię. Kocham cię. Tak.
ty? Też cię kocham. Ale nie tak jak ty. Misiu, a jak już jesteśmy wtedy twojej byłej, nie? To czemu żeście się rozstali? Co ci zrobiła ta twoja była? Pytaniami mnie męczyła o to, jaka była moja była. Bo która była? Ta była, co była, zanim tamta była, była. To jeszcze jakaś inna była? Czy tylko tamta była, co przed twoją byłą była? Nie no, tylko ta poprzednia była. A wiesz, że jedna była, drugiej byłej do oczu skoczyła? To co ty? No, u kumpra taka impreza była. Kurde. I tam jedna była, była i druga była, też tam była. Obie były? Obie były, były. Ale i co było? No i tam moja była, zobaczyła, że tam była, no. Tamta była i skojarzyła, że to jest moja była, była. A że ta moja była sobie popiła, to się na tamtą byłą rzuciła i się z tamtą byłą pobiła. Fajnie. Ale czekaj, czekaj, a która zwyciężyła? Remis był. Jedna była biła i druga była biła. Była byłej zęba wybiła, a była przez byłą zęba straciła. I tak się impreza skończyła. Fajnie. Fajnie, fajnie. A Misiu, a ta twoja była, nie? Co była, zanim tamta była, była? Co się tak biła, to jaka była? Kochanie, daj sobie na wstrzymanie. Dlaczego? Żebyś moja miła nie była, była. Ale to... Ja pierdziu. Waldemar. Marcin. Nie wierzę, ale numer, cześć. Cześć. Stary, ja cię rok nie widziałem. Gdzie tam rok? No co? No proszę cię. Rok? No ponad rok. Pod sklepem cię nie ma, pod blokiem cię nie ma, na wódkę nie chodzisz, na dziewczyny nie latasz, meczów nie oglądasz. Co się dzieje? Nie, to nieważne wszystko jest. Co nieważne? Z kolegami się na wódeczkę spotkać to nieważne? Zakłady były pod sklepem, człowieku. Tak. No nie, Wojtek mówi, pewnie w pierdlu siedzi. Wymyślił. Ja wiem, gdzie tam z pierdla, to by list napisał. A Marek mówi, a może on w sobotę Polsat oglądał? Ktoś go śmiechem zabił. Nie, to nie to. A co się stało? Poznałem dziewczynę. Co? Nic, czy ja coś mówię? Ale stary, ty wiesz, jaka to jest piękna kobieta? Nie, no na pewno. Nie. Słuchaj, szczupła. No to na tam, pewno. Tam, gdzie trzeba, wiesz, gdzie nie trzeba. No na wszystko pewno. Się zgadza. Młoda. A? 21 lat. Co joj? Bardzo dojrzała dziewczyna. Na pewno. No masz, no. Wiesz, ile mamy wspólnych tematów do rozmów? A jakie ty możesz mieć z nią wspólne tematy do rozmów, przepraszam bardzo? No mogę, bo mamy takie same zainteresowania. Na przykład jakie? No proszę bardzo. Czytamy te same książki, słuchamy tej samej muzyki, oglądamy te same filmy. Lubi pornosy? Masz. Lubi. Ale uwaga, najważniejsze. Co? Gra ze mną w PlayStation. Weź przestań, co ty pieprzysz? Żadna kobieta nie gra ze swoim facetem w PlayStation. Ty uważaj, bo to może być przebrany chłopak. Jaki chłopak? Ona ze mną gra w PlayStation, bo jest wyjątkowa. Wyjątkowa, nie wierzę. A my, twoi koledzy nie są wyjątkowi? Twoi koledzy spod sklepu? Przecież ty byłeś hersztem naszej bandy, samcem alfa naszego stada, człowieku. Przecież jak szliśmy w miacho jak te żurawie kluczem, to ty byłeś na szpicy. I co się takiego stało? No i teraz ona stanęła na drodze mojego życia. No i bardzo dobrze, i trzeba było ją rozdeptać i pójść dalej po prostu. Słuchaj, ja sam do tej pory nie mogę uwierzyć w to, co się stało, rozumiesz? Bo ja do tej pory nie wierzyłem, że mogę spotkać kogoś takiego, rozumiesz? Że babę na ulicy spotkasz, nie wierzyłeś? Ale taką wyjątkową, rozumiesz? Wyjątkową, słuchaj, no proszę cię. Myśmy się znaleźli jak te... Jak te dwie połówki jabłka. No właśnie tak. Gadasz jak harcerka przy ognisku w Bieszczadach, człowieku. Obudź się. Już ty byłeś dla mnie jak John Wayne, rozumiesz? Ty byłeś osobiście dla mnie jak John Wayne. Bo ty tak jak John Wayne szedłeś samotnie przez życie, tak jak on samotnie szedł przez prerię. Szedłeś samotnie przez prerię swojego życia. Szedłeś, wchodziłeś do dyskoteki, wyciągałeś dziewczynę, zaprowadzałeś ją do domu. Rano.
i spokojnie następnego dnia pędziłeś samotnie bydło dalej. Nie rezygnuj z Oscarów, John! Dla niej jestem w stanie zrezygnować ze wszystkiego. Rozumiesz, my nawet nie jesteśmy jak te dwie połówki jabłka, słuchaj, my jesteśmy jak to... Jak to jedno jabłko, którego nikt nigdy nie tknął nożem. Ty znowu masz rację. Zaraz zwymiotuję. No. Już mnie mdli. No. Ile ona ma lat? 21. I tu cię mam. Co? Nic, jajco. Jesteś od niej ponad 2 razy starszy. Ano? No to dziękuję bardzo, to w sprawach damsko-męsko-łóżkowych, to co ty tam powalczysz? Zdziwiłbyś się, jest super. Rozumiesz, idealnie jest. A już nie chcę o tym słuchać. Ale czekaj, cały czas gadałeś, teraz ja powiem, rozumiesz? Perfekt, myśmy się dobrali, ja rozumiesz, jak takie precyzyjne tryby szwajcarskiej maszyny, jest idealnie. Smaru sobie dokup, żeby ci się śruby nie zapiekły. Słuchaj, poznałbyś ją, zobaczył, od razu byś wiedział, o co chodzi. Ja jej nie muszę poznawać, ja wiem, o co chodzi. O, powiedzieć ci? No pewnie. Po pierwsze, stary dziadu, chodzi o to, że najnormalniej w świecie przechodzisz kryzys wieku średniego. A po drugie, stary dziadu, chodzi o to, że najnormalniej w świecie, jak jakiś młokos, zakochałeś się na wiosnę. I tyle. No tak. Tak. No tak. Ale tak. Ale tak. Ale taki szczęśliwy jesteś? Ale jeszcze jak. No mówię ci, człowieku, jestem tak przepełniony tym uczuciem, że mam ochotę to wykrzyczeć całemu światu. Swojej żonie już powiedziałeś? Coś ty głupi?